I co tu mamy? Co to jest za ognisko? Nie no, ten cyberokrąg to ja chyba będę, kurde... O ja pierniczę, ja chyba będę nadużywał tej umiejętności, bez kitu, nie? Mega fajna. O, o, fajnie, super. Mogę po skale tak sobie pochodzić i się dostać. Super, fajnie. Tylko jest jeden problem. Powiem wam, problem jest taki, że tam musiałbym się jakoś dostać do tego okręgu. A nie chcę chyba ryzykować, bo spadnę w dół, więc chyba sobie to daruję. I po prostu polecę dalej, no nie? Nie ma co też przesadzać, bo się potem okaże, że będę w głupi, beznadziejny sposób ginął, a po co nam to? Na razie chyba lepiej nie ginąć, iść przed siebie w tym deszczowym lesie. Znaczy, no nie wiem szczerze, czy to mogę lasem nazwać. Ale posłuchajcie sobie teraz odgłosów z gry. Ścieżki dźwiękowej. A ja się po prostu zamknę. Chciałem tam w ten u góry, no, wiecie. Ale dobra, nie będę już tego robił. Cyberokrąg podczas walki. Spróbuj skorzystać z cyberokręgu w walce. Niektórzy wrogowie używają osłon do ochrony, ale cyberokrąg może przełamać ich obronę. Obronę, ochronę? Chyba tak to było jakoś napisane, dobra. Wi, patrzcie, widzicie to? Dobrze. Teraz patrzcie na to. Yeah. Dobrze. Ale ich dojadę teraz, nie? Dobrze. Pięknie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeden z nich padł. Teraz dwójka została. I jeszcze dwójkę tutaj dojedziemy w taki sposób. Świetnie. Dobrze. Ważne, jak oni będą pociśnięci. Już jeden z nich pada. Wyczuj atak wroga. Gdy wróg ma zaatakować, pojawi się efekt wizualny między Sonikiem a wrogiem. Dobra. I super, pociśnięci zostali. Ja nawet nie musiałem, kurde, tracić pierścień. Znaczy, no dobra, trochę tutaj straciłem, bo miałem 200 coś. Ale no. Czasami trzeba poświęcić pierścienie, jak to się mówi. Ta platforma bardzo niebezpiecznie wygląda, patrząc na to, że mogłaby zaraz na dół spaść, a ja wraz z nią, a to nie byłoby fajne. Dobra, tu mamy kolejny ten, czyli tu będzie kolejny poziom. Use that gear to bridge the gap between dimensions. Włóż zębatkę portalu. Nieaktywne portale można aktywować zębatkami portalu. Wskocz na piedestał portalu, aby włożyć zębatkę portalu. Za dużo portalu w jednym zdaniu, muszę przyznać. Ale dobra, ja się już nie czepiam. Tak tylko chciałem na to zwrócić uwagę. No tutaj sobie eksplorujemy to i owo, poniszczymy. Pewnie, że tak. Pyk, pyk. Pyk, pyk. I tyle. Więc możemy skoczyć na ten cały piedestał i aktywować tą.
it is not enough to make the connection. 1 year will not suffice. Hunt down another target and take its gear. Tower. Czyli potrzeba nam jeszcze jednej tej zębatki, by aktywować następny poziom. Fajne zadanie bardzo. Jak najbardziej na plus. Dobra, więc musimy wieżyczkę w takim razie atakować, na to wygląda. Ale dojeżdżamy ją. Jezu, co tu się dzieje? Jakie kombo potężne, patrzcie na to. Proszę, zbieraj. No nie mówcie, że to jest koniec bossa. Use the gear as you have done. What? fajne zadanie, kurde, znaczy fajne zadanie, no fajne zadanie ogólnie, ale fajny też miniboss, naprawdę. Szapoba, kurcze pieczone. Już mi się podoba, kurde, ta gierka, naprawdę, a to dopiero początek. Return to cyberspace as many times as it takes. Okej, mamy portal 1-2. Dotrzyj do celu, ukończ z rangą S, ukończ z 80 ringami. W ogóle tego trochę nie mogę zrozumieć. Dlaczego ringami? Czemu nie mogą być to pierścienie? Znajdź ringi z czerwoną gwiazdką. Tylko właśnie mnie zastanawia jedna rzecz. Jak w ogóle wygląda system oceniania w tej gierce, bo swego czasu było coś takiego, że rangę S można było zdobyć na przykład nie z powodu najlepszego czasu, tylko z powodu właśnie ilości tych pierścieni. Jestem ciekaw, jak oni teraz to zrobili. Czy to jest na takiej samej zasadzie, że im więcej pierścieni, tym lepiej? Czy jednak tutaj czas gra największą rolę, żeby mieć tą rangę S? Jeżeli ktoś się orientuje, to może mi to napisać. Nie wiem, nie pogardzę, czy tam, nie wiem, nie obrażę się, bo jestem po prostu tego ciekaw. Dobra, no to co, wchodzimy do poziomu 1-2. Okej, jakiś trening tutaj. Dobra, ogarnąłem. Dobra, to myślę, że mogę opuścić trening, czyli ten trening będzie co jakiś czas się odpalał. Dobra, kumam. Myślałem, że to jest właśnie coś przed poziomem. Czy to jest Sky Sanctuary? Czy mi się wydaje? Trochę wygląda jak Sky Sanctuary. Na spokojnie, ja nie chcę tutaj za bardzo biec. Wiem, że to troszeczkę ironia losu, bo Sonic szybki jest, wiadomo o co chodzi.
Ale wiecie, mnie tu najbardziej... Ponów etap. Ponów etap, dokładnie. Nie chciałem spadać. Mnie bardziej interesuje, jak wygląda lokacja tych czerwonych pierścieni, bo wiecie, ja od razu mówię, nie chcę robić co prawda 100% w tej gierce, bo wiadomo, że gram w to pierwszy raz i tak wszystkiego nie uda mi się zebrać, a plansze będą coraz trudniejsze, nie oszukujmy się. Ale jednak no sama ta ciekawość mnie tutaj zachęca do tego, żeby troszeczkę bardziej seksplorować ten poziom. No bo jednak, kurczę, no wypadałoby, nie? Dobra, tu był drugi ring czerwony. To ja patrzymy! Wow! Ty parówo jedna. Przez ciebie straciłem część pierścieni. Dumny ty jesteś z siebie? Dobra. To jednak nie tutaj, więc lecimy z koksem. I pum! I pum! I pum! Szkoda, że to jest... musimy tak naprawdę atakować tym kwadratem. Wydaje mi się, że tym X-em byłoby trochę lepiej. Że tak, wiecie, podwójny raz X i kurde, od razu Sonic wlatuje w przeciwnika, no nie? Wydaje mi się, że to byłoby trochę lepsze, ale... Albo tym trójkątem, jak już tutaj tak troszeczkę gra zmyliła, no bo nie oszukujmy się, ale... No... Widać, że trochę tak jakby gra, wiecie, sugerowała, że masz trójkąt wcisnąć, a nie ten kwadrat, no nie? Tak trochę przynajmniej w mojej opinii to wygląda. Ale mogę się mylić, no nie? O, dobrze, dobrze, super. Skok, uwaga, to są już dobrze mi znane przeszkadzajki z Sonic Colors Ultimate. O, super, dobra. Myślałem, że nie zdążę. Lecimy, 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 lecimy. Siup, 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 siup. Super! Mamy wszystko. 164, 999. Dobra, jaka ranga? D. Znowu D. Od... A! Dobra, nie zauważyłem. Widzicie? Nie zwróciłem uwagi, jak pierwszy poziom skończyliśmy. Czyli to opiera się na systemie czasowym. Czyli teraz tak. Żeby przejść ten poziom na rangę S, musiałbym być tu w 55 sekund. No chyba ich posrało. Idziemy dalej. Mogę opuścić trening i tak zrobię, bo nie widzę sensu trochę go przechodzenia. I tak tylko gwiazdki będę zdobywał. Chyba, że jakaś trofka jest za to, ale nie wiem. Okej, okay, możemy zdobyć szmaragd chaosu, bo jakąś tutaj pieczęć żeśmy odblokowali. Czyli teraz tak, szmaragd chaosu wygląda na to, że jest za 300 ileś metrów. Przynajmniej tak nam gra tam pokazuje. W tamtym miejscu. No to idziemy w tamtą stronę, kurczę. Bardzo fajnie, że tutaj odblokowaliśmy następną część. Kurde, jak to morze pięknie wygląda. Jak ten hub w ogóle ładnie wygląda. Masakra. Wiem, że się powtarzam, ale kurczę, no... Wiecie, jaki ja jestem. Ja bardzo lubię pochwalić. Jak twórcy zrobią dobrą robotę, to ja zawsze pochwalę, no nie?
Wiecie, znacie mnie nie od dziś. Zawsze lubiłem zwracać na takie najmniejsze szczegóły uwagę, więc jeżeli jesteście tutaj nowi, to witam serdecznie w mych skromnych progach. Przyzwyczajajcie się, że ja lubię gry rozbierać na czynniki pierwsze, czyli oceniać lubię grafikę, muzykę i inne tego typu duperele. Oczywiście w tym let's playu nie będę mógł powiedzieć jakichś moich wspomnień, bo zwykle tak w let's playach robię, że opowiadam jakieś, wiadomo, wspomnienia z danym tytułem. No w tym wypadku trochę będzie to niezbyt aktualne, ponieważ moje wspomnienia dzieją się na bieżąco. Zbieraj Coco, aby wzmocnić Sonika. Te stworzenia nazywają się Coco. Coco Bandicoot. Hehehe. Taki żarcik, kosmonaucik. Chyba się zgubiły. Odnajdź ich starszego i przyprowadź je do niego. Nie czujesz, gdy rymujesz. Starszy na pewno będzie chciał się odwdzięczyć, zwiększając prędkość Sonika lub limit ringów. Stary na pewno będzie chciał się odwdzięczyć. Ale okej, dobra. Niech tak będzie. Nie ma problemu. Brawo, mamy nasz pierwszy szmaragd chaosu. Super, bardzo fajnie. Gratulacje! Od teraz Sonic może swobodnie eksplorować wyspę i zbierać szmaragdy chaosu. Wykonując pobliskie wyzwania, unikniesz zgubienia się. To odblokuje mapę, która pomoże w dalszej podróży. Super, bardzo fajnie. Poszukaj przyjaciół. Ale ja nie mam przyjaciół. Czas na przygodę, kolejna trofka, super. Oj. Ale nie mam przyjaciół. Nie zmienia to faktu, że ja nie mam przyjaciół. Coś żeśmy odblokowali tutaj. M003. Co to jest? Kronos Island. Korzystaj ze znaczników na mapie. Rozmieszczaj znaczniki, aby oznaczać na mapie interesujący cię obszar. Umieść znacznik na mapie naciskając kwadrat. Naciśnij kwadrat ponownie, aby usunąć znacznik. Jeśli umieszczono znacznik, miejsce docelowe będzie oznaczone promieniem światła. Super. Wraz z rozwiązaniem tajemnic wyspy, lokalizacje zostaną połączone starożytnymi szynami, ułatwiając podróżowanie. Nasiona i Coco Pustelnik. Znajdź czerwone ziarna mocy i niebieskie ziarna pancerza, rozrzucone na wyspie. Zabierz je do Coco Pustelnika, aby zwiększyć atak i obronę. Dobrze. Zatem tak zrobimy. Co tu jest? Co to? To wy jesteście, kurde. Ja was tutaj zaraz dojadę moim okręgiem. Patrzcie, jak kurde obrywacie. Widzicie to? Czujecie to? Nic z nich nawet nie zostało. Bardzo ładnie. Super. Tam coś u góry jest. O! Nic szczególnego nie mamy. Stała kamera, okej. Stąd moglibyśmy się gdzieś dostać? Nope.